Renata, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Ciebie w kolejny dzień Adwentu. Dziś będziemy rozważać o tym, jak przyjąć Pana i dlaczego to jest takie ważne. Serdecznie Was zapraszam. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Powiadam Wam bowiem, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Kto wierzy w Syna, przyjmuje Ewangelię i jest wielki w Królestwie Bożym. Ten najmniejszy w Królestwie jest większy niż Jan Chrzciciel, mówi Pan Jezus. To wcale nie umniejsza Janowi Chrzcicielowi. Jezus chce tylko pokazać, jak wielkie znaczenie ma przynależność do Królestwa, przynależność do Kościoła, do wspólnoty Bożych dzieci. Kto przyjmuje to królestwo? No ci, którzy idą za słowem Jana, świadka. To są ludzie, którzy ciągną do Jana Chrzciciela. Wyszczególnieni są poborcy podatkowi, czyli celnicy. Co oni uczynili? Czytamy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Dosłownie można by to oddać, uznali za sprawiedliwego Boga, zanurzonymi będąc zanurzeniem Jana. Tak jest po grecku w oryginale. Uznali za sprawiedliwego Boga, za Boga, który jest prawdą, za Boga, który prawdę objawia. Zostali zanurzonymi, czyli ochrzczeni, tak? Kto przystępował do Jana, który stał w Jordanii, który pełnił posługę? Ci, którzy mieli skruchę, ci, którzy szukali życia, ci, którzy nie byli zadufani w sobie, ci szli do Jana, ci przyjmowali chrzest i ci doświadczali miłości Pana Boga, przemieniającej miłości Boga. Doświadczali przez to nowego życia. A faryzeusze i uczeni w prawie, znawcy tego, co Bóg powiedział, znawcy modlitw, co oni? Czytamy, udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Jana. Znaczy, stracili okazję do nawrócenia, stracili okazję do skruchy, do tego, żeby zmienić swoje życie. W Grece mamy to ostatnie zdanie tak oddane mniej więcej. Postanowienie Boga odrzucili w sobie, nie będąc zanurzonymi przez Niego. Siedziałem nad tym słowem i tak myślałem. Postanowienie Boga odrzucili w sobie. To znaczy, to się dokonało wewnątrz. A co jest tym postanowieniem Boga? To, że Bóg miłuje, to, że Bóg zbawia, to, że Bóg jest miłosierny, to, że Bóg jest nadzieją. Oni to postanowienie Boga, że Bóg taki chce być dla człowieka, odrzucili w sobie. To jest niesamowite słowo. To jest słowo będące przestrogą też dla każdego z nas. Że wielkie Boże zamiary, postanowienia, tak, to co Bóg zdecydował, nawiasem mówiąc, popatrzmy, jaka jest wielkość Boga, że daje nam wolność.
Jego postanowienia są, nikt nie może tego zmienić, tak? I daje nam wolność, że mogę odrzucić Boże postanowienie wobec mojego życia, mojej osoby, tak? Ale gdzie to się odrzucenie dokonuje? Odrzucili w sobie. Pomyśleli sobie inaczej. Zaczęli sobie żyć inaczej. Ja chcę przyjąć Pana. Ja chcę być w gronie właśnie tego ludu, tych celników, tak? Tych, którzy nie są idealni, ale są szczerzy, żałują za grzechy i nawracają się. I zapraszam też Ciebie do takiej drogi, abyśmy nie udaremniali postanowień Bożych w sobie i względem siebie. No. Dobrego dnia życzę. Pozdrawiam Cię, niech Bóg jest z Tobą. Przyjmuj Pana. Chciej żyć dziś z Panem. No i do jutra. Z Panem Bogiem.